Jessica Właśniak ma 34 lata i szansę na powrót do zdrowia. Potrzebuje jednak intensywnej i kosztownej rehabilitacji. Żeby jej pomóc, na leszczyńskiej skateplazie zorganizowano zawody. Najpierw zmagania dla najbardziej zaciętych zawodników, potem bieg dla zabawy. Ponad 1000 osób zgłosiło się do udziału w biegu z przeszkodami tortura, który odbył się w ramach leszczyńskiego festiwalu sportu. W Lesznie działa punkt krwiodawstwa, ale kilka razy do roku do miasta przyjeżdża także krwiobus. Przypominamy, oddawanie krwi zwalnia z pracy. Imieniny Łaziebnej miały zintegrować sąsiadów i przypomnieć o tej ulicy. Policja zaprasza leszczynianki na bezpłatne warsztaty pod hasłem Bądź bezpieczna, wykorzystanie elementów samoobrony w praktyce. Do 1000 zł stypendium miesięcznie może dostać studiujący mieszkaniec Leszna, który nie skończył jeszcze 26 lat. Wnioski przyjmowane są do 15 października. Barwy literatury to hasło cotygodniowych zajęć artystycznych dla dzieci od 8 roku życia, na jakie zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie. Ten mecz dostarczył kibicom ogromną dawkę emocji. Futsaliści Gejma Lepszy Artsoft Leszno przegrywali przed własną publicznością po to, by w fenomenalnej drugiej połowie spotkania ostatecznie odwrócić przebieg gry i wygrać 7-5.